Na chorzowski rynek powróciły palmy, które w zeszłym roku pierwszy raz od wielu lat ponownie pojawiły się w centrum miasta. Cieszymy się, że możemy oczywiście wypoczywać, patrząc właśnie na takie palmy, no bo to przecież niecodzienny widok, choć nie jest to nasz wymysł z zeszłego roku, ponieważ palmy na chorzowskim rynku znajdowały się jeszcze w głębokim PRL-u. Zresztą tak jak też w ościennych miastach takie właśnie palmy się pojawiały, to już można powiedzieć też taka śląska tradycja. Oczywiście te palmy to nie jest naturalna roślina, która rośnie na Śląsku czy w ogóle w Polsce, natomiast można powiedzieć, że ona się już tak gdzieś wpisała w te rynki okolicznych miast. My chcieliśmy nawiązać do tej chorzowskiej tradycji, do tego, że przed budową estakady, kiedy chorzowski rynek był prawdziwym rynkiem, to taka palma tutaj się znajdowała. Mamy zresztą bogate tradycje, tutaj niedaleko jest palmiarnia w sąsiednim mieście prawie, że dlatego no, te palmy są obecne, ludzie bardzo pozytywnie je odbierają, bardzo im się podobają. No i wiadomo, że jest to też taki element, który kojarzy nam się z wakacjami, który nas uspokaja, pozwala nam się zrelaksować, więc kiedy słoneczko przyświeci, a my przejdziemy się koło palmy, no to można powiedzieć, że to jest taka namiastka jakiegoś dobrego urlopu. Pierwsza na chorzowskim rynku pojawiła się palma Bercik. Następnie po paru dniach dołączyły do niej rośliny noszące imiona Hilda i Truda.